No i tak z grubsza mam tutaj to oszlifowane. Później jeszcze przejadę drobniejszym papierem, bo jadę tym 24. Tą stronę. Tutaj ten tył tych przewodów jednak nie będę odkręcać. No ale chciałem się już się przeniosłem tu na tą stronę. Nie da się, kurde. Wczoraj tu było odtłuszczane. Już nie powiem kto, bo ogląda filmy, to sobie zobaczy, ale no to wszystko, kurde, jest tu umazane. Tłuste normalnie na palcach. Tutaj to w ogóle nie pomyte. Było pokazane odkąd dokąd. Tutaj o. Normalnie tłusty palec. Ja to teraz mam tutaj szlifować. I co, cały ten syf rozciągnąć. Tutaj cieknie gdzieś, kurde, po tym korpusie. No mówię, wszystko tłuste. Sprzęt był, bo i pędzel, i benzyna ekstrakcyjna. Oświetlenie. Kurde, gdzieś tą kamerę, żeby to tutaj stało. No, może tak będzie stać krzywo coś. No nie chcę prosto stać. Czas operacyjny nieograniczony. Ja mówię, bojowo tu nastawiony na szlifowanie tego wszystkiego. A tu dupa. Kurde, normalnie. Wszystko trzeba po wszystkich sprawdzać i albo samemu robić, to najlepiej by było. Jeszcze brudne płynie tutaj. Jak nie chcę zejść za pierwszym razem, no to do usranej śmierci się myje, aż to, kurde, będzie suche, nie będzie zaolejone. Tu na wierzchu sam narożnik podstawy też tłusty. Jaka żybura, nie widać, bo ten jest brudny, ale o. Benzyna ekstrakcyjna powinna być czysta po takim myciu. Dobra, to tutaj jeszcze wymarzę, jeszcze z raz albo dwa razy, bo to lepiej się nie da. Kamerę wyłączę, bo szkoda baterii na to. A nawet nie wiem ile. Kamera, gdzie jest kamera? No jedna kreska wysiadła, dobra. To na razie.
Tak, patrzę, tutaj jest jedna śruba urwana, ósemka. Tutaj otwór jest zgwintowany, ale to pewnie od tej podstawy takiej tutaj dochodzi taki... Coś tutaj szczeliło. No nie, kamera nagrywa. Tu tutaj jest taki, nie wiem jak to tam nazwać, ale w to wchodzi wanna taka tutaj tam ociekowa i na wióry takie coś. Dobra. Tam też jest wszystko już w środku. Drugi raz pomyłem, bo jak okulary mam i ubrany jestem. Tutaj nasza maskę mam ściągniętą od szlifowania. Tutaj też jest taki otwór gwintowany, nie wiem gdzie to. Nie, ta szuflada jakoś ona tu przychodzi. Może to jest jakoś podparta, nie wiem. Będzie tak daleko, żeby ją wstawić, to zobaczę. Ale patrzę, te odlewy w niektórych miejscach, jak forma łączona, to tą formę to chyba siekierą robili, wycinali. Dobra. Szmaty wyniosę sobie na razie na dwór, bo to po co mają mi śmierdzieć. Na poprawę humoru kawałek czekolady sobie zjem, bo ale pada. No jeszcze chwila i później najgorsze zostanie tutaj łoże za tymi wałkami wszystkimi. No i też zrobię co tam nie. Pełno jest takich, to już pewnie kiedyś mówiłem, w tych odlewach, o tak jak tu. Nie wiem czy to będzie widać. Kołek jest taki. I to takie pasowane, okrąglutkie. Pewnie tutaj dalej też, ale praktycznie na całości. Tutaj o. Tu są takie 6, 7. Gdzieś jeszcze takie widziałem, ale o. Tu, tutaj. I to nie wiem, czy to może jak ten, to jakieś odpowietrzniki były, jak formę zalewali, czy trudno wyczuć. No ale to, o, tu są raz, dwa, trzy, cztery. Tu na dole nie widzę. I to mówię, i to tak ładnie obrobione. Do czego to tu, tu. O, by trzeba jakiegoś starego odlewnika, co? O, ktoś mi dzwoni. Dobra, to chwilę czekajcie.